Pierwszym z sakramentów, który jest nazywany bramą do innych sakramentów, jest Chrzest. Chrzest jest sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Mamy trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: Chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Przy czym Eucharystia jest szczytem tej inicjacji. Poprzez sakrament Chrztu jesteśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Do grona dzieci bożych. Poprzez Krzest jest, jesteśmy wszczepieni w misterium paschalne Chrystusa, zanurzeni w jego męce śmierci. W ten sposób dostępujemy udziału w życiu, w życiu samego Boga. Na mocy sakramentu Chrztu Chrześcijanin. Uczestniczy w potrójnej funkcji Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej, królewskiej. Mówię o tym, proszę Państwa, bo jest to bardzo istotne. To, że uczestniczymy w funkcji kapłańskiej Chrystusa, dzięki temu mamy możliwość sprawowania liturgii, uczestniczenia w liturgii, w kulcie, w kulcie Boga. To nam daje właśnie sakrament Chrztu, poprzez który stajemy się dziećmi Bożymi, stajemy się członkami Kościoła i dostępujemy udziału w życiu samego Boga. Jeśli chodzi o obrzędy sakramentu Chrztu, mamy Chrzest dzieci i Chrzest dorosłych. Państwo najczęściej będziecie proszeni, żeby filmować chrzest dzieci. Ale musimy mieć świadomość tego, że po Soborze Watykańskim II została przywrócona instytucja katechumenatu. Czasami zdarza się, że są osoby dorosłe, które nie zostały ochrzczone i na pewnym etapie swojego życia nawracają się, przychodzą do kościoła i proszą o chrzest. I takie osoby, one muszą odbyć tak zwany katechumenat. Takie dłuższe przygotowanie do sakramentu chrztu. Na przykład u nas w archidiecezji łódzkiej istnieje taki ośrodek katechumenalny, które, które prowadzą siostry Jadwiniżanki. I one właśnie przygotowują te osoby dorosłe do przyjęcia sakramentu chrztu. Też jest taka specjalna Księga Liturgiczna, to są obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. I tutaj właśnie w tych obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych jest, omówiona, jest omówiony cały ten katechumenat, jak i również celebracje liturgiczne, które mu towarzyszą i później już udzielenie sakramentów inicjacji Chrześcijańskiej, Jeśli chodzi o osoby dorosłe, osobom dorosłym udziela się trzech sakramentów podczas jednej celebracji liturgicznej. Zazwyczaj to dokonuje się w czasie Wigilii Paschalnej i wtedy w czasie liturgii Wigilii Paschalnej ma miejsce liturgia chrzcielna i wtedy właśnie katechumeni, czyli osoby dorosłe, które przygotowują się do przyjęcia sakramentu Chrztu, w czasie tej jednej celebracji otrzymują trzy sakramenty, chrzest, bierzmowanie i przystępują do Eucharystii. To pewnie, nie wiem, czy kiedyś się zdarzy Państwu, że będziecie poproszeni o sfilmowanie takiej uroczystości, udzielenia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osobie dorosłej, ale czasami też może się tak zdarzyć, bo też i Proboszczowie księża na parafkach przygotowują osoby dorosłe. Czasami się zdarza, że przygotowują osobę dorosłą do sakramentu chrztu, i ksiądz biskup może właśnie zezwolić proboszczowi czy temu kapłanowi, który taką osobę dorosłą przygotowuje na to, żeby właśnie udzielił tych trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Chciałbym o tym powiedzieć, żebyście Państwo mieli właśnie świadomość tego, w jaki sposób udziela się chrztu osobom dorosłym. Ale Państwo najczęściej będziecie fotografować, czy też filmować obrzędy chrztu dzieci. To jest kolejna, właśnie druga księga. Która ukazała się po Soborze Watykańskim II, to są właśnie obrzędy Chrztu Dzieci. Tutaj w tych obrzędach jest szczegółowo przedstawiona struktura, jest omówiona właśnie celebracja. Ja też tutaj do tego wykładu jest dołączona również prezentacja multimedialna, i tam właśnie na tej prezentacji. Tutaj szczegółowo jest omówiona ta struktura obrzędu Chrztu Dzieci. Możemy wyróżnić następujące części. Są to obrzędy wstępne, czyli obrzęd przyjęcia dzieci, liturgia Słowa Bożego, liturgia sakramentu, obrzędy wyjaśniające i później obrzędy zakończenia. Jeśli chodzi o filmowanie czy też fotografowanie krztu, bardzo jest ważne, żeby wcześniej skontaktować się z gospodarzem miejsca i zapytać, jakie zwyczaje panują w danej parafii. Dlatego, że zdarza się, że są właśnie różnice pomiędzy poszczególnymi parafiami. Tak na przykład, jeśli chodzi o obrzęd przyjęcia dzieci. W wielu kościołach właśnie ksiądz wychodzi procesjonalnie pod chór i tam właśnie ma miejsce ten obrzęd przyjęcia dzieci, ale w innych kościołach na przykład to wszystko dokonuje się w prezbiterium, że nie ma tej właśnie procesji takiej długiej pod chór, natomiast wszyscy zgromadzą zgroma się rodzice, chrzestni na miejscach wyznaczonych gdzieś tam właśnie w w ławkach pierwszych i te szczegóły pewne trzeba omówić, trzeba o tym wiedzieć, czy też będzie procesja do chrzcielnicy. Państwo powinniście o to się właśnie zapytać, jak ta liturgia chrztu wygląda w danej parafii. Oczywiście ta struktura wszędzie będzie taka sama, ale. No pewne szczegóły są tutaj bardzo właśnie istotne czy jeśli chodzi o ten obrzęd przyjęcia dzieci czy jest procesja która udaje się do zgromadzonych przy drzwiach kościoła dzieci ich rodziców i rodziców chrzestnych czy też po prostu ksiądz wychodzi bezpośrednio do ołtarza i na przykład te wszystkie obrzędy mają miejsce dokonują się pochomili, bo tak też się e, czasami zdarza. E, kolejna taka istotna tutaj kwestia e, związana właśnie e, z przygotowaniem się do fotografowania czy filmowania sztu trzeba też zapytać się, czy na tej mszy świętej e, chrzest będzie udzielany jednemu dziecku, czy też tych chrztów może być wiele. Czasami tak tak się zdarza, że właśnie że w święta Wielkanocne czy święta Bożego Narodzenia, tych sztów może być kilkanaście, żebyście też Państwo e, o tym wiedzieli. I wtedy, kiedy jest tych sztów e, kilkanaście, e, też czasami ma miejsce taka sytuacja, że e, ten ksiądz, który przewodniczy liturgii, on czyta wszystkie obrzędy, natomiast już w wykonywaniu poszczególnych e, czynności pomagają mu na przykład inni prezbiterzy. Dobrze byłoby też, żebyście Państwo właśnie o tych pewnych szczegółach wiedzieli i mieli tego świadomość. Czyli na początku ma miejsce obrzęd przyjęcia dzieci, ten obrzęd rozpoczyna śpiew psalmu lub stosownej pieśni, dlatego że chrzest jest sprawą całej wspólnoty chrześcijańskiej. I podczas tego śpiewu procesja udaje się do zgromadzonych przy drzwiach kościoła dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych. Celebrans ubrany w białe szaty wita obecnych, zwłaszcza rodziców i chrzestnych. Gratuluje rodzicom dzieci, dlatego że dzieci są darem samego Boga. I tutaj mają miejsce te pytanie, właśnie ten dialog pomiędzy Celebransem a, rodzic, a rodzicami dziecka i chrzestnymi. Zapytuje o wybrane dla dziecka imię. Przypomina obowiązki rodziców, rodziców chrzestnych w zakresie. Wychowania chrześcijańskiego. Obrzęd kończy znaczenie dziecka znakiem krzyża na czole. Widzimy, że ten obrzęd przyjęcia dzieci jest bardzo zwięzły, ale niezwykle wymowny. Tutaj widzimy, że kościół z wielkim szacunkiem odnosi się do dziecka, które właśnie poprzez sakrament Chrztu zostanie przyjęte do wspólnoty Kościoła. Do grona dzieci bożych. I właśnie ten znak krzyża e, wykonywany przez kapłana, a później, e, później przez rodziców, przez chrzestnych, e, on jest zamknięciem tej pierwszej części obrzędów. I to właśnie wyraża przyjęcie dziecka e, przez wspólnotę e, chrześcijańską. Tutaj też e, może tak się zdarzyć, że tak jak powiedziałem, jeśli tych krztów będzie wiele, e, to wtedy. Ten ksiądz, który przewodniczy y, liturgii, y, on będzie czytał, natomiast ten znak krzyża będzie już jakiś inny ksiądz, na przykład będzie znaczył dziecko znakiem krzyża. Y, po rzędzie przyjęcia dzieci ma miejsce liturgia y, słowa y, Bożego, y, która posiada taką strukturę jak we mszy świętej. I to słowo Boże później jest wyjaśniane w homilii celebransa. Potem ma miejsce modlitwa powszechna. Tutaj właśnie rytuał przewiduje pięć formuł do wyboru, którymi może posłużyć się celebrans. Tam jest właśnie podjęta w tej, w tej modlitwie powszechnej jest podjęta tematyka chrztu, czyli te wezwania, które są, one właśnie odnoszą się do tego dziecka. Tutaj przeczytam na przykład z piątej formuły Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne. Prosimy Cię, aby stało się żywym członkiem Kościoła Świętego. I tutaj zebrani Kościół odpo odpowiada Chryste, wysłuchaj, e, wysłuchaj nas. I potem celebrans razem z obecnymi e, wzywa wstawiennictwa świętych, tak jak właśnie w Litanii mamy wezwania do świętych. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami, święty Janie Krzcicielu. tutaj też celebrans może wymienić imię patrona kościoła, na przykład jest parafia, krzes ma miejsce w parafii świętej Faustyny, to wtedy powie święta Faustyno, módl się za nami. Jeśli dziecko też otrzymuje imię jakiegoś świętego, wtedy też właśnie dodaje się tych patronów dziecka. Kościoła czy też miejscowości. I po tej modlitwie powszechnej ma miejsce modlitwa z egzorcyzmem i włożenie, włożenie ręki. I tutaj też jeśli chodzi o modlitwę z egzorcyzmem, celebrans ma do wyboru dwie formuły, ja może przeczytam pierwszą z nich. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię prosimy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. E, czyli e, o co chodzi w tej e, modlitwie? W tej modlitwie chodzi o uwolnienie dziecka od grzechu pierworodnego, bo wiemy, że Chrzest właśnie zmazuje grzech pierworodny i to dziecko poprzez sakrament chrztu ma się stać świątynią ducha świętego. A także tutaj chodzi o zachowanie w przyszłości tego dziecka i umocnienie go w walce ze złem. Takie jest właśnie e, znaczenie tej modlitwy z egzorcyzmem, e, która kończy się takimi słowami. Niech się broni moc Chrystusa zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Czyli właśnie powierza się to dziecko Chrystusowi. I tutaj po tej modlitwie celebrans w milczeniu kładzie rękę na dziecko. To też jest bardzo właśnie ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że po tej modlitwie z egzorcyzmem ma miejsce włożenie ręki. Celebrant w milczeniu kładzie rękę na dziecku. No tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, czasami księża bardzo szybko te różne gesty wykonują. I wtedy, jeśli dobrze znamy przebieg liturgii, o wiele łatwiej jest nam te wszystkie elementy czynności uchwycić. Dlatego, że nikt wiadomo nie będzie powtarzał tutaj danego gestu. I na tym kończy się liturgia Słowa Bożego. Następnie rozpoczyna się liturgia sakramentu. Tutaj najbardziej właśnie istotna część liturgii chrzcielnej to jest właśnie ta liturgia udzielenia sakramentu. Obrzędy przewidują, że liturgię sakramentalną poprzedza przejście do chrzcielnicy, któremu przejściu może towarzyszyć śpiew. I to właśnie to jest ta kwestia, o której tutaj mówiłem, że trzeba wiedzieć, czy będzie to przejście do chrzcielnicy, czy też wszystkie, bo zazwyczaj się zdarza, że te wszystkie obrzędy właśnie mają miejsce w prezbiterium, też gdzieś tam w prezbiterium, blisko prezbiterium ta chrzcielnica może się znajdować. Dlatego też trzeba wiedzieć, czy będzie ta procesja do chrzcielnicy, czy też właśnie to, te wszystkie obrzędy dokonują się w prezbiterium. I tutaj właśnie po przyjściu, kiedy ma miejsce ta procesja do Chrzcielnicy, po przyjściu celebrans w krótkich słowach przypomina uczestnikom postanowienie Pana Boga, który chciał duszę i ciało człowieka uświęcić poprzez wodę. I to rozpoczyna w taki sposób mówiąc módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i z Ducha Świętego. Jeśli mamy już poświęconą wodę, to wtedy ksiądz odmawia modlitwę dziękczynną nad wodą. Natomiast jeśli woda nie jest poświęcona, to właśnie ma miejsce poświęcenie, poświęcenie wody. I po tym poświęceniu wody następuje wyrzeczenie się zła. I tutaj celebrant zwraca się do rodziców i do chrzestnych słowami drodzy rodzice i chrzestni przyniesione przez was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i Ducha Świętego. Także wzywa ich do tego, żeby starali się wychować swoje dziecko w wierze, żeby troszczyli się o to, żeby to dziecko, żeby to Boże życie właśnie zachować w tym dziecku odskażenia grzechem i żeby Właśnie umożliwiać ustawiczny rozwój duchowy. Oni są odpowiedzialni za wychowanie dziecka w wierze, dlatego że w wierze rodziców to dziecko otrzymuje chrzest i w tym zadaniu właśnie wspierają ich rodzice chrzestni. I tutaj Celebrant zwraca się bezpośrednio do nich, do rodziców i do chrzestnych, jeśli więc kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania. To wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. I tutaj jest właśnie ten dialog pomiędzy celebransem a, ro, a rodzicami chrzestnymi. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci bożych? Wyrzekamy się. I to są te trzy właśnie pytania: czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Rodzice i chrzestni odpowiadają: wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Też udzielają odpowiedzi. Wyrzekamy się. I po wyrzeczeniu się zła ma miejsce wyznanie wiary. To jest to właśnie to chrzcielne wyznanie wiary. Czyli celebrans przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary. Też to jest w formie właśnie dialogu. Stawia im. Trzy pytania. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Oczywiście odpowiadają, wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna, jedynego naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Odpowiadają, wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół, powszechne obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów? Zmartwy w stanie ciała i życie wieczne, odpowiadają, wierzymy. I tutaj do tego właśnie wyznania, e, ich wiary, dołącza się Celebrans i wszyscy zgromadzeni. Celebrans tutaj mówi, że taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, e, której wyznawanie jest naszą chlupą w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. I po wyznaniu wiary rozpoczyna się ten moment tutaj najistotniejszy, najważniejszy. Celebrans zaprasza rodzinę. Aby podeszła do chrzcielnicy i pyta, i tutaj stawia właśnie im pytanie, czy chcecie, aby podaje imię dziecka, Piotr, czy na przykład Paulina, otrzymał, otrzymała chrzest w wieżę Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy. I oni oczywiście to odpowiadają, chcemy. I wtedy celebrans udziela im chrztu. Sztu dokonuje się poprzez trzykrotne polanie głowy y, dziecka wodą. Może także odbyć się przez zanurzenie krzest i wymówienie trynitarnej formuły, czyli podaje imię dziecka celebrans, Piotrze, y, Pawle, na, Natalio, Anno. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I kiedy mówi Piotrze, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz pierwszy. Potem mówi i Syna, zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz drugi i Ducha Świętego zanurza lub polewa je wodą po raz trzeci. Czyli chrztu dokonuje się poprzez trzykrotne polanie głowy dziecka wodą, bądź też poprzez zanurzenie. Oczywiście w większości tutaj my spotykamy się z tym trzykrotnym polaniem głowy dziecka wodą, ale także obrzędy przewidują chrzest przez zanurzenie. Tak oczywiście było w starożytności chrześcijańskiej, kiedy właśnie chrztu udzielano dorosłym poprzez zanurzenie. I tutaj już po chrzcie dziecka... Uczestnicy wypowiadają krótką aklamację: chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. To jest bardzo właśnie istotny ten moment, tutaj trzykrotne polanie głowy dziecka wodą i wypowiedzenie formuły sakramentalnej, dlatego, że to jest tutaj właśnie istota sakramentu w tych czynnościach wyrażona. I to jest wymagane do ważności, do ważności sakramentu chrztu. Polanie właśnie głowy dziecka wodą, czyli materią sakramentu jest woda i wypowiedzenie formuły sakramentalnej. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tutaj przy okazji też chciałbym powiedzieć, że w normalnych okolicznościach szafarzem chrztu jest kapłan, biskup, prezbiter. Szafarzem także może być, sakramentów, który może udzielać diakon, ale w nadzwyczajnych okolicznościach, kiedy na przykład jest niebezpieczeństwo śmierci, kiedy zachodzi taka obawa, że dziecko jest w szpitalu, że może za chwilę umrzeć, sztu może udzielić także osoba świecka, nawet jeśli jest to osoba. Nieochrzczona, ale jeśli czyni to właśnie wierze Kościoła katolickiego, zachowuje właśnie materię i formę, to wtedy udziela ważnie sakramentu chrztu. I czasami tak się właśnie zdarza, że dziecko w niebezpieczeństwie śmierci zostało w szpitalu ochrzczone poprzez pielęgniarkę bądź poprzez lekarza. Później już rodzice przychodzą do kościoła, ale nie powtarza się tego istotnego tutaj momentu, nie udziela się właśnie powtórnie, e, powtórnie chrztu, e, tylko ma miejsce dopełnienie, dopełnienie obrzędów chrzcielnych. O co chodzi? Chodzi o obrzędy wyjaśniające, które właśnie mają miejsce, mają miejsce po liturgii sakramentu. Są przewidziane... W rytuale obrzędy wyjaśniające, dobrze Państwu znane, do tych obrzędów wyjaśniających należy namaszczenie krzyżmem świętym, włożenie białej szaty i wręczenie zapalonej świecy. Namaszczenie krzyżmem świętym. Celebrans mówi, Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który, który Cię Uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego. On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Co to oznacza? Kapłan, po wypowiedzeniu tej modlitwy, w milczeniu namaszcza dziecko krzyżmem na szczycie głowy. Olejem krzyżma, ten olej krzyżma, jest błogosławiony, poświęcony przez biskupa podczas mszy Krzyżma Wielki Czwartek. Tego oleju Krzyżma używamy przy sakramencie chrztu, także przy sakramencie bierzmowania, również wtedy, kiedy udziela się święceń prezbiteratu czy święceń biskupich. To namaszczenie olejem krzyżma, ono ma swoją symbolikę. To oznacza, że podczas chrztu każdy chrześcijanin zostaje prawdziwie namaszczony Duchem Świętym. I właśnie zewnętrznym znakiem tego namaszczenia Duchem Świętym jest namaszczenie szczytu głowy dziecka. Tak jak powiedziałem, te wszystkie właśnie obrzędy, one mają swoją symbolikę, wyrażają pewną... Rzeczywistość duchową, to, co się właśnie dokonuje, dokonuje w duszy człowieka. Czyli to namaszczenie dziecka olejem krzyżma po chrzcie oznacza dar Ducha Świętego. Ten dar Ducha Świętego, właśnie każdy z nas, otrzymał w sakramencie chrztu. To także jest włączenie do Kościoła wyraża to włączenie do Kościoła. I udział właśnie w funkcjach Chrystusa, czyli dziecko zostaje włączone do wspólnoty kościoła, do ludu Bożego i ma wytrwać w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Co to oznacza, że my w tej potrójnej funkcji Chrystusa e, uczestniczymy? No właśnie funkcja kapłańska wyraża się w naszym uczestnictwie w liturgii, w naszej modlitwie, w tym, że uczestniczymy we mszy świętej, przyjmujemy sakramenty. Funkcja prorocka wyraża się w nauczaniu, w głoszeniu słowa, kiedy dzielimy się radością Ewangelii z innymi ludźmi. Natomiast funkcja królewska wyraża się w naszym przypadku, w przypadku ludzi ochrzczonych, w postawie służby. Dlatego że chrześcijanin na wzór Chrystusa ma stać się sługą, ma służyć drugiemu człowiekowi. Czyli ta liturgia, w której uczestniczymy, ona znajduje później swoje przedłużenie w naszym codziennym życiu, w relacjach z drugim człowiekiem, którego obdarzamy miłością, w naszych uczynkach miłosierdzia. Na tym właśnie ta funkcja królewska polega. O tym też właśnie mówi ta modlitwa, która tutaj towarzyszy namaszczeniu Krzyżmem Świętym. Potem ma miejsce włożenie białej szaty. Ten gest włożenia białej szaty nawiązuje do tradycji pierwszych wieków, kiedy to właśnie ludzie dorośli, którzy przyjmowali sakrament chrztu, zdejmowali swoje codzienne szaty. I po już po chrzcie, po udzieleniu chrztu zakładali nowe, białe szaty i te szaty nosili przez oktawę paschalną. Jedzą, piją, w kulki grają, wykłady, dyskusje, sondaże, ledwie YouTube'a nie rozwalą. Jestem, notuję, jajecznice smażę. Moderator siadł w końcu stoła, podparł się w boki jak basza. Obecność sprawdzam, obecność woła, zachęca, obiecuje, przestrasza. Nawiązujemy do tej symboliki, która była w starożytności. Ta biała szata właśnie oznacza przyobleczenie się w Chrystusa. Szata w języku biblijnym jest także znakiem błogosławieństwa. Przeciwieństwem jest oczywiście nagość nagość w Biblii jest przekleństwem. Czyli ta szata oznacza błogosławieństwo, oznacza. Odzyskanie tej chwały utraconej w raju, to co powiedziałem, że właśnie chrzest zmazuje grzech pierworodny. Czyli ta zmiana szat w chrzcie to obraz przemiany wewnętrznej, to właśnie znak nowego życia. To, co święty Paweł nazywa przeobleczeniem się w Chrystusa. No niestety, jeśli chodzi o liturgię chrztu dzieci, ta szata chrzcielna jakby troszkę. Zatraciła swoją wymowę. Ona jest bardziej, właśnie tutaj, bardziej przypomina jakąś ozdobną chusteczkę, aniżeli właśnie prawdziwą szatę. Może lepiej byłoby, gdyby dziecku była zakładana biała, biała peleryna. Kolor biały który w języku biblijnym jest kolorem światła życia, świątecznej radości i niewinności. Zawsze ta szata chrzcielna jest szatą białą, białą. Inny kolor tutaj nie jest dozwolony. Oczywiście w przypadku chrztu dzieci szatę przynoszą rodzice. Ta biała także ona tutaj posiada takie znaczenie eschatologiczne. Czyli nawiązuje do życia, do życia wiecznego. Chociażby tutaj, kiedy sięgniemy do Księgi Apokalipsy, jest tam mowa o ukazaniu istot niebiańskich blasku światła oraz o białości ich szat. Także właśnie w taki sposób ukazany jest Chrystus na górze e, przemienienia oraz święć. Czyli nie dopuszcza się innego koloru niż biały. To właśnie chrzcielne obmycie usuwa wszelki grzech i czyni człowieka czystym, dlatego właśnie ta szata jest biała. I ona właśnie symbolizuje czystość. Oczywiście mamy świadomość tego, że ta biel jest jednak utracalna, że poprzez właśnie grzechy ciężkie człowiek, człowiek traci tę czystość. Dlatego też przystępuje później do sakramentu pokuty i pojednania do spowiedzi, żeby tę czystość odzyskać, odzyskać właśnie stan łaski uświęcającej i tutaj też ta wielka rola bliskich dziecka, rodziców i chrzestnych, dlatego że tak jak powiedziałem już wcześniej na nich spoczywa troska o właściwy rozwój duchowy tego dziecka, o rozwinięcie tych darów otrzymanych na chrzcie. I podczas włożenia tej białej szaty, Celebrans mówi, tutaj wypowiadając imię dziecka, Piotrze, czy, czy tam na przykład Anno, Stałeś, stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa. Dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Czyli widzimy, że ta szata. Oznacza przeobleczenie się w Chrystusa, ale także jest mowa tutaj o tym zobowiązaniu, jakie spoczywa na rodzicach i na chrzestnych, że oni swoim przykładem, świadectwem swojego życia mają pomagać temu dziecku, zachować tą godność dziecka Bożego. I kolejny obrzęd wyjaśniający w liturgii krzcielnej to jest wręczenie, Zapalonej świecy. Chodzi tutaj o symbol światła, symbol, który wiąże, nasz, który wiąże nas z Bogiem. I ten właśnie symbol objawia coś z tajemnicy Boga można powiedzieć, że jest jakby szatą Boga. I ta właśnie świeca zapalona, ona wskazuje na obecność Boga. Sam Jezus nazywa siebie światłością świata. Do której ludzie pogrążeni w ciemności grzechu mogą przylgnąć. Według tradycji świece zapala Ojciec krzesno od Paschału. Celebrans tutaj zwraca się, bierze świecę Paschalną i mówi: Przyjmijcie światło Chrystusa. Czasami jest tak, że prosi, żeby właśnie prosi o to, żeby Ojciec krzesny podszedł do Paschału. I mówi: Przyjmijcie światło Chrystusa. Wtedy właśnie chrzestny zapala świecę dziecka od świecy paschalnej. I potem celebrans mówi: Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając wierzę, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi. W niebie. I to właśnie, że chrzestny sam podchodzi do paschału, to wyraża odpowiedzialność za dar wiary udzielonej temu dziecku. To jest właśnie podkreślenie tej odpowiedzialności, że właśnie chrześcijanie, oni też mają udział w tej odpowiedzialności, że są odpowiedzialni za wychowanie tego dziecka w wierze, żeby dawać mu. Dobry przykład, że chrześcijanie nie są tylko od tego odwręczania prezentów, ale przede wszystkim są odpowiedzialni za wychowanie dziecka w wierze. Zwłaszcza przejmują w szczególny sposób tę odpowiedzialność, kiedy rodzice z różnych przyczyn nie mogą mi podejmować. Na przykład w takiej sytuacji, gdyby dziecko utraciło swoich rodziców, czy w różnych innych sytuacjach, oni właśnie krześni są. Zobowiązani, aby podjąć tę odpowiedzialność i dawać dobry przykład dziecku. I w tym właśnie wyrażają to te słowa: podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i dzieci. I tutaj to, co powiedziałem, też na co należy zwrócić uwagę, to. Potrzeba tej odpowiedniej katechezy liturgicznej, w której powinni uczestniczyć rodzice i chrzestni, żeby też właśnie wiedzieli, czym jest Paschał, że jest to ta właśnie duża świeca, żeby podeszli do Paschału, bo tak jak powiedziałem, może się zdarzyć tak, że jeśli nie znają przebiegu liturgii, no to ktoś podejdzie i zapali świecę od świec, które palą się na ołtarzu, zwłaszcza jeśli właśnie ta celebracja tutaj sakramentów chrztu dokonuje się w prezbiterium. Od ksielnicy procesja przechodzi do ołtarza, do miejsca sprawowania Eucharystii, która, tak jak powiedziałem, jest uwieńczeniem sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego. Czyli po tych obrzędach tutaj. Wyjaśniających, jeśli chrzest jest udzielany podczas mszy świętej, wtedy ma miejsce właśnie liturgia, rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Czasami się zdarza, że chrzest jest, chrzest jest nieudzielany podczas mszy świętej, poza mszą świętą, wtedy odmawia się modlitwę pańską, udziela się komunii świętej i ma miejsce błogosławieństwa. Natomiast jeśli Chrztu udziela się w czasie Eucharystii, po tych wszystkich właśnie obrzędach ma miejsce liturgia, liturgia eucharystyczna, tak jak to się właśnie odbywa w Kościele Parafialnym w każdą niedzielę. Jeśli chodzi o odmawianą w czasie liturgii ścielnej modlitwę Pańską Ojcze nasz, to ona zapowiada przyszły udział dziecka w liturgii Mszalnej. Tutaj też jest takie specjalne właśnie wprowadzenie. Celebran stojąc przed ołtarzem przemawia do rodziców i chrzestnych oraz do wszystkich obecnych. Najmilsi to dziecko odrodzone przez Krzest Święty, nazywa się Dzieckiem Bożym, jest nim rzeczywiście. W sakramencie bierzmowania otrzyma pełnię Ducha Świętego. Przystępując zaś do Ołtarza Pańskiego, stanie się uczestnikiem jego uczty ofiarnej i razem ze zgromadzonym kościołem będzie Boga nazywać Ojcem. My wszyscy także jesteśmy dziećmi bożymi, dlatego w imieniu tego dziecka módmy się wspólnie tak, jak nauczył nas Pan Jezus. Czyli widzimy to, że ta wspólnota, ona modli się w imieniu tego dziecka. Dlatego, że to dziecko, które dzisiaj właśnie poprzez sakrament Chrztu zostaje przyjęte do wspólnoty Kościoła, ono właśnie w przyszłości stanie się także uczestnikiem uczto ofiarnej Chrystusa, będzie uczestniczyło we Mszy Świętej, będzie przyjmować komunię świętą. Warto byłoby tutaj zwrócić jeszcze uwagę na błogosławieństwo, dlatego, że obrzędy Chrztu. Przewidują specjalne formuły, jeśli chodzi o udzielenie błogosławieństwa, gdzie właśnie Celebrans błogosławi matkę, błogosławi ojca, wszystkich obecnych. Tutaj są do wyboru cztery warianty, z których może skorzystać Celebrans. Bóg, na przykład w trzecim wariancie jest mowa o tym, Bóg dawca życia i miłości, który serce każdej matki skłania ku jej dziecku, niechaj wejrzy i błogosławi matce tego ochrzczonego dziecka i jak mu dziękuję za otrzymane potomstwo, tak niechaj raduje się z miłości swojego dziecka, z jego rozwoju i świętego życia. I tutaj wszyscy odpowiadają, amen, potem ma Miejsce, druga część właśnie tej formuły błogosławieństwa, Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa, wzorem ojca, niechaj towarzyszy swoją łaską także ojcu tego dziecka, aby przykładem postępowania doprowadził je do dojrzałego życia chrześcijańskiego. Czyli widzimy, że to błogosławieństwo obejmuje rodziców tego dziecka, ale także właśnie całą wspólnotę, dlatego że. Liturg chrzest przyjmujemy we wspólnocie kościoła. I też właśnie ta trzecia część mówi o tym, że Bóg, który miłuje wszystkich dzieci, niechaj węży łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych, krewnych, przyjaciół, niech ich szczerze od złego i darzy obficie pokojem. Też widzimy właśnie to piękno tych treści zawartych w tej formule błogosławieństwa, którą może posłużyć się kapłan na zakończenie. Na zakończenie liturgii. Czyli podsumowując, nowy Ordo Chrztu zawiera obrzęd udzielania takiego sakramentu zarówno w czasie mszy świętej, jak i także poza Mszą Świętą. Oczywiście też przewiduje się w obrzędach taką sytuację, że chrzest jest udzielany wielu dzieciom. W większości naszych kościołów, zasady wszystkie obrzędy chrzcielne z wyjątkiem obrzędów przyjęcia odbywają się bądź w jednym miejscu, odbywają się w jednym miejscu, mianowicie w prezbiterium, nawet jeśli chrzcielnica z różnych powodów znajdować się będzie w innym miejscu kościoła. A tak jak powiedziałem, że rytuał przewiduje taką możliwość, że jest właśnie procesja do chrzcielnicy i że tam te obrzędy się też przyścielnicy mogą odbywać, dlatego też mówię o tym, żeby wcześniej omówić z gospodarzem miejsca, czy też z księdzem, który będzie przewodniczył liturgii, w jaki sposób ta celebracja chrztu dokonuje się w danej parafii. To jest też bo właśnie bardzo tutaj istotne, te pewne szczegóły, na które Państwo powinniście zwrócić uwagę. Zwłaszcza, że też może być taka właśnie sytuacja kiedy chrzest jest udzielany w święta Bożego Narodzenia, czy też Wielkanoc, kiedy jest dużo ludzi w kościele, no warto wtedy wiedzieć, czy ksiądz będzie wychodził, czy te obrzędy wstępne będą miały miejsce przy drzwiach kościoła, czy też wszystko tutaj dokonuje się przed prezbiterium, przed, przed ołtarzem, że oni przychodzą do kościoła, zasiadają wyznaczonych, Ławkach. Te pewne szczegóły trzeba tutaj e, omówić, bo czasami też może tak się zdarzyć, że, e, że ta liturgia sakramentu chrztu ona będzie odbywać się e, na przykład po mszy świętej, w kaplicy chrzcielnej. Też Państwo powinniście o to wszystko zawsze zapytać gospodarza miejsca. I kwestia tutaj dla nas wszystkich fundamentalna, to jest właśnie kwestia tej katechezy, katechezy mistagogicznej wprowadzającej w obrzędy, w której powinni uczestniczyć rodzice ich chrzestni, żeby mieć właśnie świadomość, jakie jest znaczenie, jaka jest symbolika poszczególnych obrzędów, żeby w sposób świadomy, czynny i owocny w tej liturgii uczestniczyć, ale także właśnie żebyście Państwo też mieli tę świadomość i wiedzę, jakie jest znaczenie poszczególnych obrzędów, w których miejscach ta liturgia będzie się dokonywać. Liturgia jest rzeczywistością dynamiczną i tak jak powiedziałem, obrzędy chrztu, one zawierają, księga liturgiczna zawiera pewien model wzorcowy. Natomiast zawsze warto tutaj skonsultować z gospodarzem miejsca, jak ta liturgia wygląda w danej parafii, bo może się tak zdarzyć, że w obrzędach sztu jest przewidziane, że to obrzędy właśnie przyjęcia dziecka odbywają się przy drzwiach Kościoła. Natomiast w danej parafii cała liturgia i łącznie z tymi obrzędami przyjęcia będzie miała miejsce po chomili. Też Państwo powinniście o tym wiedzieć, bo tak też się właśnie czasami zdarza, czyli nie na początku, ale właśnie gdzieś tam pochomili w niektórych parafiach. To wszystko się dopiero zaczyna łącznie z tymi obrzędami przyjęcia dziecka. Dziękuję za uwagę.